Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie wykonamy sobie taki mój codzienny makijaż. Makijaż, który noszę najczęściej. I odpowiemy sobie na trochę pytań tabu. Bo tych pytań było bardzo, bardzo dużo, więc robimy dzisiaj drugą część. Jeżeli chcecie zobaczyć pierwszą część, no to wrzucę wam link na dole. Także zaczynamy. Nakładam bazę i zaczynamy odpowiadać na pytania. Czy chodziłam kiedyś do psychologa? Ja bardzo otwarcie mówiłam o tym, że chodziłam do psychologa, chodziłam na terapię, potrzebowałam tego w tamtym momencie. Zastanawiam się, szczerze mówiąc, czy nie wrócić. Myślę, że terapia to jest rzecz, której potrzebuje tak naprawdę każdy człowiek. I pamiętam, że o wiele lepiej się czułam chodząc na tą terapię, rozmawiając właśnie z tą osobą trzecią. Także chodziłam, nie wstydzę się tego, nie uważam, że to jest coś, czego należy się wstydzić i prawdopodobnie za jakiś czas wrócę. Nakładam podkład, słuchajcie, jest to podkład Fenty, Ease Drop od Fenty Beauty. Bardzo fajny, lekki, ale kryjący podkład na co dzień i wklepuję go gąbeczką. I odpowiadam na kolejne pytanie. Czy przeszkadzałoby ci, gdyby twój facet miał jakiś fetysz na przykład stóp? Wydaje mi się, że absolutnie by mi to nie przeszkadzało. Umawiałam się z osobami, które miały różne fetysze i każdy z nas ma jakiś tam swój fetysz, więc nie spotkałam się nigdy z takim fetyszem, który byłby dla mnie taki, że nie ma opcji, jakby nie przejdziemy tego i tyle, więc nie przeszkadzałoby mi to. Od kiedy można uprawiać seks? Jakie jest twoje zdanie? Moje zdanie jest takie, no oczywiście jest wiek 15 lat. Wydaje mi się, że 15 lat, mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Jakby legalnie można od wtedy, ale wydaje mi się, że po prostu każdy musi to zrobić. Lub nie musi, ale po prostu robimy to w swoim czasie, jeżeli czujesz, że jesteś na to gotowa teraz w wieku, nie wiem, 15-16 lat, no to jakby ja nie mam z tym problemu. Ja sama opowiadałam w poprzednim filmie, że ja mój pierwszy raz miałam, kiedy miałam 16 lat i nie żałuję tego, ale znam też osoby, które były dziewicami w wieku 20 kilku lat i myślę, że to jest jak najbardziej okej. Myślę, że każdy powinien to zrobić w swoim czasie, kiedy jest gotowy lub nie robić oczywiście, bo są osoby również aseksualne, także róbcie wszystko tak, żebyście wy byli zadowoleni i no i oczywiście za własną zgodą, nie dajcie się namówić do czegoś, czego nie chcecie, na co nie jesteście gotowi. Robię sobie teraz konturowanie bronzerem takim kremowym od Chanel. Czy wykonałabym nagą sesję? Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, no to wiecie, że ja tak naprawdę ja nie mam oporów, jeżeli chodzi o ciało, bo ja może postrzegam ciało w trochę inny sposób. Dla mnie każdy ma ciało i nie mam się czego wstydzić i jeżeli jestem dumna ze swojego ciała, bo poświęciłam masę potu i pracy na ciało, które mam. Także ja jak najbardziej wykonałabym. Oczywiście nie mówię, że to by była sesja do publikacji, chociaż zależy jaka byłaby to sesja, prawda? No jakby można zrobić nagą sesję obrzydliwą i można zrobić ładną sesję nagą po prostu w takim dobrym guście. Także myślę, że jak najbardziej byłabym otwarta na to. Miałam też sesję w bieliźnie, ale oczywiście nie zrobiłabym tej sesji, wiecie, z pierwszym lepszym fotografem, tylko to byłby ktoś naprawdę bardzo dobrze wyselekcjonowany przeze mnie. Nie ze względu na to, że nie wiem, że się czegoś obawiam, że się wstydzę, bo tak jak mówię, ja nie mam czegoś takiego, że ja się wstydzę swojego ciała i nie mam problemu w, nie wiem, chodzeniu nago. Czy wiecie, jak jestem za granicą, to po prostu opalam się bez stanika tak naprawdę i chodzę w samych majtkach po plaży. W Polsce bym tego nie zrobiła, no bo jakby wiadomo, zaraz ktoś zrobi jakieś zdjęcie, ale po prostu chciałabym, żeby ta sesja była naprawdę dobrze zrobiona i ze smakiem. Przyszła kolejna brwi, tutaj nakładam mydełko do stylizacji brwi. Używam na co dzień właściwie tylko tego produktu i kredki. I wiecie, wyczesuję sobie te brwi
do góry, żeby właśnie wyglądało fajnie, naturalnie. Czy używam tabletek antykoncepcyjnych? Wydaje mi się, że ja odpowiadałam na pytanie odnośnie właśnie antykoncepcji. I tak, ja używam tabletek od wielu lat. Miałam przerwę kilka lat temu, ale to była największa głupota, jaką zrobiłam. Słuchajcie, jeżeli bierzecie tabletki antykoncepcyjne, nie możecie ich sobie odstawić tak z dnia na dzień, bo już wam powiem, co mi się działo. Po pierwsze, moje hormony rozjebane. Jakby mój organizm nie wiedział, co się dzieje. I wypadały mi włosy, strasznie mi zaczęły wypadać włosy. Oczywiście łamały mi się paznokcie i zaczęły mi się robić straszne problemy z cerą, gdzie ja nigdy problemów z cerą nie miałam. Teraz nakładam róż Rare Beauty kolor Nearly Apricot. Piękny róż. Może trochę za dużo go teraz dałam, ale to się wtopi. No więc po prostu, jeżeli chcecie zrezygnować z tabletek, to idźcie do ginekologa i nie róbcie tak jak ja, nie odstawiacie z dnia na dzień, bo naprawdę będziecie miały później sporo do naprawiania. Ja tak zrobiłam i no myślę, że przez jakieś pół roku, 10 miesięcy, jak nic, jeszcze się musiałam męczyć z tym wszystkim, żeby to doprowadzić do normalnego stanu. Musiałam jakieś tam inne tabletki jeszcze brać, także nie róbcie sobie tego. No i ja biorę tabletki, jestem z nich zadowolona. Jeżeli o mnie chodzi, to ja nie mam absolutnie żadnych skutków ubocznych, bo wiem, że jakby różne są skutki uboczne. Kiedyś miałam inne tabletki, właśnie z których zrezygnowałam i po nich miałam, słuchajcie, depresję. Musiałam spać no z 16 godzin dziennie, nie miałam siły na nic, nie miałam ochoty na nic, miałam zerowe libido i naprawdę bardzo, bardzo źle się czułam. Czy zostałaś kiedyś zmuszona do stosunku? Słuchajcie, wydaje mi się, że nie, bo myślę, że bym o tym pamiętała, to jest jakby dosyć istotna kwestia, więc myślę, że nie. Do brwi używam kredki 3,5 i to jest Precisely My Brow, bo też pytacie często o kolor. Czy sprzedawałam kiedyś swoje nagie zdjęcia? Słuchajcie, nie wiem skąd to pytanie, ale nie. Chociaż nie mówię, że nie miałam takich propozycji, bo miałam, bo jakbyście przejrzeli moje DM na Instagramie, to ciekawie, czasem tam się dzieje. Miałam dużo propozycji też ze strony Sugar Baby, nie tylko jakby od polskich i od zagranicznych panów. No ale nie zgodziłam się, jak widać, nie zgodziłam się, nie wyobrażam sobie tego. Dobra, następnie róż na policzki. Kolejny róż, bo używam dwóch. I będzie to Dior. Jak widzicie, różu lubię bardzo dużo. I kolejne pytanie, czy zamierzam zrobić sobie operację piersi? Często są o to pytania i żaba już się wygadał, więc jakby też powiem po prostu, że planuję, to znaczy ona już jest zaplanowana, bo tak naprawdę jest zaplanowana od roku. Miałam konsultację, umawiałam się na konsultację w marcu 2020 roku, miałam termin na listopad 2021. Miałam konsultację w listopadzie 2021 i słuchajcie, operację robię w marcu. Także jak to oglądacie, no to jakby za miesiąc robię po prostu operację. Nie mówiłam o tym dlatego, że po pierwsze chciałam, żeby to była moja decyzja. Tak naprawdę nikt o tym nie wiedział, żaba też o tym nie wiedział. Chciałam, żeby to była moja decyzja, umówiłam się i trzymałam to w sobie, zastanawiałam się nad tym, rozmyślałam, robiłam research i w ogóle. No i zdecydowałam się, że jestem w pełni zdecydowana, że robię, że na to przeznaczam swoje pieniądze. No i co mam jeszcze powiedzieć? A, no i chciałam po prostu też uniknąć, wiecie, komentarzy, nie rób, jesteś taka piękna, albo coś tam, wiecie, po prostu jak są takie decyzje, no to dużo osób chce, nie wiem, wziąć udział w podejmowaniu tych decyzji, co w moim przypadku jakby, nie wiem, no nie piszcie mi proszę pod tym filmem, że nie, proszę nie rób, bo to nie jest nikogo innego decyzja poza mną i tylko mną i też jakby nie chciałabym, żeby ktoś myślał, o, dla chłopaka sobie robi. Nie, jakby
I wydaje mi się, że żaba się stresuje bardziej ode mnie tą operacją. I cały czas powtarza, czy jestem zdecydowana na 100%, że jakby nie muszę tego robić. Ale ja po prostu chcę to zrobić. Także nie mogę się doczekać i czekam strasznie na to. I jestem podekscytowana, jestem szczęśliwa. I nie mogę się doczekać, aż się obudzę i zobaczę swoje piersi. Nakładam rozświetlacz Jeffree Star Peach Goddess na czubek nosa i tutaj. Co jeszcze w związku z tą operacją? Myślę, że jeżeli chcecie jakiś konkretny filmik odnośnie tego, no to wam jak najbardziej nagram, bo nie wiem, co tutaj tak naprawdę mam więcej powiedzieć. Teraz nakładam rozświetlacz Fenty, ten brokatowy rozświetlacz, na całą powiekę. I to jest taki piękny, piękny brokacik. Kolejne pytanie. Czy nie boję się odmawiać stosunku chłopakowi? Nie boję się, w sensie teraz już się nie boję, bo myślę, że dorosłam i jestem jakby pewna siebie, swojej seksualności, tak można to powiedzieć. Ale rzeczywiście, no jakby miałam okres, że się bałam, w sensie, że jakby nie mam prawa odmówić w ogóle jako kobieta. Nie wiem, dziwne to było. Niektóre relacje musicie przyznać, że niektóre relacje po prostu, nie wiem, robią z was innych ludzi niż realnie jesteście i później myślicie tak o tym i macie takie, że to nie jestem ja, że przecież normalnie nigdy bym się tak nie zachowała, ale pod wpływem, wiecie, manipulacji, to człowiek robi różne dziwne rzeczy. Także nie, nie boję się, bo jestem człowiekiem i mam jakby prawo odmówić. I słuchajcie, ja nie robię kreski przez całą powiekę, bo zauważyłam, że wtedy jakoś tak zamyka mi się ta powieka. Zrobię tylko od połowy i tutaj wyciągnięcie i wewnętrzny kącik. I dodaję teraz na to jeszcze kredkę, żeby to się tak trochę rozmazało. Jaka jest najbardziej niezręczna, niekomfortowa sytuacja, jaka ci się przytrafiła? Słuchajcie, ja jestem królową niekomfortowych sytuacji i naprawdę przez całe życie zdarzyło mi się dużo. Teraz tak nie pamiętam. Wydaje mi się, że ostatnio nie miałam nic takiego, ale najbardziej niekomfortowa, no to nie wiem, na przykład kiedyś dawno temu jechałam pociągiem i po prostu miałam okres. No i przemokłam cała, wiecie, w pociągu, no i idę do łazienki, no i zmieniam sobie tampona i weszła mi jakaś baba w trakcie zmieniania tampona. Jakby, wiecie, takie rzeczy się przytrafiają każdemu i to jest po prostu okropne, a ja jestem jeszcze jedną z tych osób, które później do końca życia mają to przed oczami i wiecie, i na przykład robię sobie jakąś codzienną czynność i nagle przypomni mi się taki moment i mam takie, czego nigdy nie mogłabyś zrobić przy drugiej osobie. Jakby nie wiem, czy chodzi tutaj o ogólnie o inną osobę, czy osoby, z którą jestem w związku. Ale umówmy się, że chodzi tutaj o osobę, z którą jestem w związku. Biorę kredkę do ust w odcieniu WIRL. WHIRL z MACA. To jest kredka, która jakby idealnie jest w koloru moich ust. Tak, są różne relacje i mogę wam powiedzieć, jako osoba, która była w kilku związkach, no to jest tak, że z niektórymi masz inną dynamikę, z innymi masz inną. I na przykład miałam takie relacje, czy nawet związki, że nie wyobrażam sobie, nie wiem, żebym, nie wiem, sikała, a druga osoba była w, po prostu w łazience i robiła jakby, nie wiem, myła się, czy coś takiego. Ale są związki, przy których na przykład kompletnie mi to nie przeszkadza, bo, nie wiem, może jesteśmy po prostu bliżej. Także na chwilę obecną nie ma takiej, to znaczy nie zrobiłabym numeru 2 przy aktualnie. To jest jakby jedyna rzecz, której bym nie zrobiła przy drugiej osobie.
No i jakby nie zmieniłabym też sobie tampona, no jakby w sensie rzeczy związane z okresem, bo jakby to jest po prostu dla mnie takie obrzydliwe, ale siku, nie przeszkadza mi to. I tym pozytywnym akcentem zakończymy sobie ten film. Słuchajcie, jeszcze na ustach, na usta nałożyłam, jak widzicie, wklepałam palcem na środek szminkę z MAKA. I to jest odcień 235 Bosom Friend. I tak prezentuje się mój cały makijaż. Teraz właśnie jak się maluję, nie wiem, czy gdzieś na imprezę, czy robię zdjęcia, no to robię właśnie ten makijaż. No i nie chcę, żeby ten film trwał 40 minut, więc żegnam się z wami i widzimy się niedługo w kolejnym. Pa, pa!